Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj o działalności i poglądach księdza Szymona Bańki, którego ja i moja dziewczyna nazywamy Baniak albo Bubble Priest. Bubble Priest. Bubble, Bubble, Bubble Priest. Ksiądz Szymon Bańka jest rektorem katolickiej szkoły. Jest tradycjonalistą, należy do Bractwa Piusa X. Nie mówić dziewiątego, bo nawet na tatę Michała się za takie rzeczy obraża. Szafarz sakramentów w sposób godny i właściwy, i właściciel bardzo fajnej czapki. Bardzo fajnych czapek, wręcz. Początkowo jego kanał kręcił się wokół tej szkoły. A rok temu Szymon Bańka zrobił sobie z internetu taką bardziej skuteczną mównicę. Mam wiele pozytywnych słów do powiedzenia na temat działalności księdza Bańki. To nie żart, mówię naprawdę. Po pierwsze, zauważcie, jak wielka ilość księży katolickich chce się angażować w dyskusję z ateistami. No. No, właściwie to tylko ksiądz Bańka. Nie żebym dawał sobie prawo do dyktowania w co katolicy mają wierzyć, ale ja również patrząc na zmiany jakie wprowadzono w katolicyzmie od Soboru Watykańskiego II wzwyż, widzę to jako pewnego rodzaju podmianę, udawanie, że ta sama tradycja jest kontynuowana, mimo że w dużym stopniu tak nie jest. Takie też jest mniej więcej podejście księdza Bańki i tutaj zbilibyśmy Szymon bańka jest w stanie i jest chętny zwrócić uwagę na błędy w rozumowaniu zarówno ateistów, jak i teistów, gdy argumentują przeciwko sobie i gdy takie błędy popełniają. Więc tutaj. I zaczął akcję wyjść z bańki, do której dzisiaj dołączę i którą uważam za pozytywną. To, co mi się nie podoba, to fakt, że jest chętny wybielić i usprawiedliwić każde i wszystkie paskudności moralne, jakie można znaleźć w Biblii. A jest ich tam. Kilka. To robi na swoim kanale od przynajmniej 9 miesięcy, i czuję, że nie mogę puścić tego płazem. Na początku dzisiaj przedstawię dane, które należy wyjaśnić i które są istotne dla mojej analizy. Podczas analizy wskażę na sprzeczności w przekonaniach księdza Bańki i przedstawię moją krytykę jego obrony praw danych przez Boga w Starym Testamencie. A to wymaga przedstawienia przekonań księdza Bańki. Zacznijmy od podstaw. Czym jest według bańki Biblia. Pismo Święte, jeśli chodzi o nowy testament, zostało stworzone przez Kościół, przez pierwszą hierarchię, przez apostołów, zostało stworzone, później kanon Pisma Świętego został przez Kościół określony. Stary Testament został z kolei stworzony przez naród wybrany. Oczywiście pod Bożym natchnieniem, Bóg, który pilnował, żeby do Pisma Świętego nie wkradł się żaden błąd, a więc jak najbardziej. Jesteśmy przekonani, wierzymy, że w Piśmie Świętym nie ma błędu. Absolutnie fundamentalne jest, abyśmy wiedzieli, że Stary Testament jest faktycznie objawiony przez Boga. I ta odpowiedzialność za to, co jest zapisane w Starym Testamencie, jest jak najbardziej po stronie Pana Boga. Przypominam, że dla katolików Pismo Święte jest księgą nieomylną. To jest treść Bożego objawienia. Bańka jest katolikiem, więc uważa, że Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący, nieskończenie dobry i doskonale sprawiedliwy. Okej, okay, więc już na tym etapie, uzbrojeni wyłącznie w postulat o nieomylności Biblii i cechy Boga, już możemy wyciągnąć logiczne konsekwencje tych przekonań. Bez przeczytania chociażby jednego wersetu z Biblii, wiem już teraz, że przekonania bańki implikują, że nie znajdę tu żadnego wersetu o tym, że Bóg czynił zło bez wystarczająco dobrego powodu, bez uzasadnienia w postaci większego dobra, które z tego wynika. Ponieważ jeżeli wszystko co jest tutaj i co ma charakter historycznego sprawozdania, to prawda, a Bóg jest nieskończenie dobry, to żadne prawdziwe sprawozdanie przeszłych wydarzeń nie będzie informować nas, że Bóg zachowuje się jak jakiś żądny psychologiczny. Lub przywództwa Państwa Islamskiego, który nakazuje przestrzegać drakońskich i okrutnych praw. No i tutaj zaczynają się schody. Bo jak wszyscy wiemy, to jest dokładnie to, co znajduje się w Biblii, o tanich wyjaśnieniach. Ale zróbmy krok wstecz. Muszę sobie pozwolić na pewien metodologiczny komentarz. Więc bańka głosi, że Pismo Święte jest księgą nieomylną. Oczywiście to znaczy, że jeden fałsz, fałszywe zdanie, na przykład sprzeczność. Kompletnie falsyfikuje przekonanie księdza bańki. Niegdyś byłem zdania, że w dyskusji nad nieomylnością należy zaprezentować naszemu wierzącemu jedną, dobrze wyselekcjonowaną sprzeczność, tak żeby wierzący miał szansę na nią odpowiedzieć. A potem ateista, jeżeli nadal nie będzie przekonany, będzie miał szansę odpowiedzieć na jego lub jej odpowiedź i generalnie taka zdrowa dyskusja będzie. Nie? To podejście ma swój urok, oczywiście, ale obecnie uważam, że trochę wprowadza w błąd osobę, która może przysłuchiwać się takiej dyskusji. Ponieważ takich sprzeczności w Biblii jest oczywiście dziesiątki i żeby chociaż jedną z nich wierzący chrześcijanin mógł od siebie oddalić, to będzie musiał się zobowiązać do jakichś nowych faktów lub wyjaśnień, często naciąganych, nierealistycznych wyobrażeń lub kontrowersyjnych teorii pewnych historyków. Oczywiście takie harmonizacje jest dość łatwo wymyślić i zapostulować, jeżeli ktoś się nie boi y, wyglądać jak Dureń. Tylko to, wszystko sprawia, że katolicyzm osoby, która broni się przed takimi sprzecznościami, ponosi koszt przeciwko parsymoniczności. Ksiądz Bańka odwołuje się do brzytwy Okhama, więc z pewnością będzie miał na uwadze, by jego teoria nie obrastała w koła ratunkowe. Koła ratunkowe dla teorii. Bo jak w takie obrasta, to prawdopodobieństwo wstępne katolicyzmu staje się coraz niższe i niższe. Ponieważ katolik zobowiązuje się co do prawdziwości coraz to większej ilości twierdzeń, które same w sobie często są Kolernie naciągane, podczas gdy niechrześcijanin lub chrześcijanin, który po prostu nie czuje śmiertelnej presji, by zaprzeczać temu, że Biblia jest pełna sprzeczności, nie musi snuć żadnych daleko idących domysłów, gdy nie są potrzebne i dane biblijne można po prostu wyjaśnić w sposób prostszy, odwołując się do prawdziwej sprzeczności i po prostu powiedzieć: No, te dwa wersety są sprzeczne, przynajmniej jeden z nich to fałsz. I to samo tyczy się niemoralności Boga Biblii. Jeżeli wyobrażenie Boga, jakie utrzymuje dana osoba wierząca, zobowiązuje ją do przekonania, że żadne zachowanie moralne Boga nie jest nikczemne moralnie rzecz biorąc, to każda opowieść o Bogu z nieomylnego pisma, które, jak uważa wielu, przedstawia obraz Boga skrajnie nikczemnego, będzie wymagać wyjaśnienia, czemu tak właśnie jest. A te wyjaśnienia, jeżeli naciągane i niepoparte przez fakty niezależnie wykazane, wcale nie polepszają sytuacji apologety. Jako taką przestaną analogię można by podać sytuację, w której mąż jest nakryty przez żonę na sytuacji, która daje każdy pozór, że on ją zdradza. Po czym mąż mówi: "To nie tak, jak myślisz" i podaje kompletnie wewnętrznie spójną historię, która tłumaczy, czemu tak to wygląda. Taką, że gdyby ta historia była prawdziwa, to rzeczywiście by to tłumaczyło to, co widzi żona. Ale same wyjaśnienie może być oczywiście naciągane jak jasna cholera i żona może być idealnie racjonalna w odrzuceniu tej wersji zdarzeń, skreśleniu jej jako fałszywej. Więc najpierw nakreślę obraz biblijnej sytuacji z lotu ptaka, a potem wyjaśnię do jakiego wniosku według mnie powinniśmy z tego powodu dojść dane. Nasze dane, to co widzimy w świecie, a co ma być wyjaśnione, to w przypadku filmu, który teraz oglądasz, będą prawie wyłącznie wersety z Biblii. Pierwszą kategorię wersetów nazwę trudne nakazy Boga. Słowa trudne używam tutaj, żeby nie przesądzać przed analizą, czy wyjdą one na korzyść katolika czy ateisty. O tego typu wersetach w większości przypadków mówi ksiądz Bańka. Jakiego rodzaju są to wersety? Posłuchajcie. Kara śmierci. Wedle zasad Starego Testamentu, kara śmierci jest przewidziana m.in. za przewinienia takie jak obrażanie swoich rodziców, cudzołóstwo, magię, niektóre formy kazirodztwa. Zabijane są wtedy obie osoby bluźnierstwo. Praca w Szabat. To przykazanie w jednym przypadku w Biblii jest pokazane w sposób najbardziej bezpośredni, jak się da. Przyłapuje jednego Izraelitę na gorącym uczynku zbierania patyków w Szabat, i Pan rzekł do Mojżesza: Człowiek ten musi umrzeć, cała społeczność ma go poza obozem ukamienować. Co zrobiono? Wbrew przekonaniu księdza z osiedla bo faktycznie w Piśmie Świętym homoseksualizm jest nazwany grzechem ale nigdzie nie jest napisane, żeby homoseksualistę poniżać upokarzać, żeby go skazywać na śmierć albo na jakiekolwiek cierpienie. Tego w piśmie nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Seks homoseksualny mężczyzn jest oczywiście karany śmiercią. Typową metodą zabicia takiej osoby winnej było ukamienowanie, ale są wersety takie jak ten, gdzie naturalnym odczytem jest to, że należy te osoby spalić na stosie. Aha, no i kara śmierci jest też za wyznawanie innej Religii. ale ten fragment przeczyta nam nasz ksiądz. Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud, i spełni się znak, albo cud, jak ci zapowiedział, a potem powie, chodźmy do bogów obcych i słuszmy im, nie usłuchasz słów tego proroka. Ów zaś prorok musi umrzeć, bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką iść ci nakazał Pan Bóg Twój, głosił odstępstwo od pana Boga twego, w ten sposób usuniesz zło spośród siebie. Niewolnictwo. Prawa zawarte w Biblii wykładają dokładnie jak nie wolić drugą osobę, kogo można nie wolić, na jak długo i jakiego rodzaju zachowanie wobec niewolnika jest dopuszczalne. Po więcej szczegółów w tym temacie odsyłam do filmu sceptycznego Blythe, tam znajdziecie dużo bardziej szczegółowy opis tego tematu. Pewnie najważniejszy przepis na temat niewolnictwa w Biblii łatwo znaleźć, bo zaczyna się najczęściej na tej samej stronie, co 10 przykazań, lub na następnej stronie. Prawo wyłożone w Księdze Wyjścia dyktuje, że na niewolników można brać sobie zarówno Izraelitów, wówczas w niewoli spędzą 6 lub 7 lat, jak i gojów. O tych drugich. Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło Was. Będziecie także kupowali dzieci przybyszów osiadłych wśród Was, przybyszów i potomków ich urodzonych w Waszym kraju. Ci będą Waszą własnością. Zostawicie ich w dziedzictwie Waszym synom, aby ich posiadali na własność na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzić srogo. Biblia mówi, jak bić niewolnika. Szymon Bańka w swoim filmie, gdzie polemizuje z Everyday Hero, mówi. Mam wrażenie, że są przedstawione tutaj też te przepisy w sposób nierzetelny. Jak bić niewolnika, aby uniknąć kary? Tak to autor opisuje. Nie, tam jest opisane, że jeśli śmierć niewolnika jest ewidentnie wynikiem, właśnie jakiegoś ciosu pana, to on ma ponieść karę. I to jest zdecydowanie krok naprzód. Jeśli to jest ewidentne, że śmierć jest wynikiem, Pobicia, no to musi zostać ukarany. to jest zdecydowanie krok naprzód. Natomiast jeśli śmierć nie jest ewidentnie wynikiem um, tego pobicia, um, to tej kary może ten pan uniknąć. To nieprawda. Nie jest tak. Kto by pobił kijem swojego niewolnika lub niewolnicę tak, iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśli by pozostali przy życiu jeden lub dwa dni, to nie będzie podlegał karze gdyż są jego własnością. Jak widzimy, jeżeli pan pobił na śmierć osobę, którą nie woli, to miał być surowo ukarany. Według Josza Bowena, biblisty i specjalisty w tym temacie, to może oznaczać karę śmierci, ale nie musi. Ale jeżeli władca niewolników pobił bardzo poważnie swojego niewolnika, na tyle, że ten umarł, ale po jednym lub dwóch dniach dopiero, to nie podlegał karze, nawet jeżeli wszyscy wiedzą, że to osoba niewoląca drugiego człowieka. Pobiła niewolonego na śmierć. Tak rozumie to Joshua Bowen, tak rozumie to komentarz do Tory Nahuma Sarny, tak rozumie to władający językiem hebrajskim biblista Michael Jones. Więc ksiądz Bańka jest tutaj w kompletnym błędzie. Dalej zauważyć można, że niewolnik jest rozpoznawany przez prawo Starego Testamentu jako człowiek mniej wartościowy niż wolny Izraelita. Wszyscy znamy frazę oko za oko, ząb za ząb, ale to kara przewidziana za okaleczenie Izraelitów. Nie jakichś tam niewolników. Ci ludzie nie są aż tak ważni, no bez przesady. Są niewolnicy. Jeżeli władca niewolników wybije oko niewolnikowi, podczas gdy bije swojego niewolnika, to ma obowiązek zwrócić temu jednookiemu teraz niewolnikowi wolność. Ale władcy niewolników nie jest wybijane jego oko. Nie, on tylko ponosi taką stratę, że jeden z jego niewolników już nim nie jest. Więc może sobie kupić nowego niewolnika, jeżeli go stać. Biblia przewiduje także niewolnictwo seksualne. Jeśli wyruszysz na wojnę z wrogami, a wydaj pan Bóg Twój w twoje ręce i weźmiesz jeńców, a ujrzysz między jeńcami kobietę o pięknym wyglądzie i pokochasz ją, możesz ją sobie wziąć za żonę i wprowadzić ją do swojego domu. Ona ogoli swoją głowę, obetnie paznokcie i zdejmie z siebie odzież branki. Zamieszkawszy w twym domu, opłakiwać będzie swojego ojca i matkę przez miesiąc. Zwróćcie uwagę, o czym jest ta historia. Rodzice tej niewolnicy zostali właśnie zabici przez Izraelitów. Potem pójdziesz do niej, zostaniesz jej mężem, a ona twoją żoną. Jeśli ci się przestanie podobać, odeślesz ją, gdzie zechce. Nie sprzedasz jej za srebro, ani nie obejdziesz się z nią jak z niewolnicą, ponieważ obcowałeś z nią wbrew jej woli. Pomyślelibyście pewnie, że Nowy Testament skorzysta z okazji, by potępić to, co było praktykowane w Starym i zaświadczy o niemoralności praktyki niewolnictwa. Nic podobnego. Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią, w prostocie serca, bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi. Nie służąc tylko dla oka, by ludziom się przypodobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszą pełnią wolę Bożą. Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli panu, a nie ludziom. Świadomi tego, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma z powrotem od pana, czy to niewolnik, czy wolny. A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie: zaniechajcie groźby. Świadomi tego, że w niebie jest Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby. Niewolnicy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie na pokaz, aby się przypodobać ludziom, lecz w prostocie serca i bojaźni Pana. Cokolwiek robicie, czyńcie, cokolwiek robicie, czyńcie to ochoczo, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że otrzymacie za to nagrodę, dziedzictwo od Pana, bądźcie niewolnikami Pana Chrystusa, ludobójstwa. Opowieści biblijne sprawozdają sytuacje, w których Żydzi napadają i przejmują ziemię, które nie były pierwotnie ich, a sukces swój osiągają z pomocą Boga, który prowadzi ich przez bój. Bóg zleca wybicie całych ludów, pochwala takie zachowanie i nawet obraża się, jeżeli dane wybicie ludu zostało wykonane niewystarczająco dokładnie. Rzeź Amalekitów. W jednej z opowieści prorok Samuel, który słyszy głos Boga, sprawozdaje Saulowi, królowi Żydów, czego Bóg chce względem Amalekitów. Zabijaj tak mężczyzn jak i kobiety, młodzież i dzieci, wołę i owce, wielbłądy i osły. Słowa te są od Boga, jest powiedziane wprost, że tak mówi Pan Zastępów. Rozkaz Boga nie jest wykonany. Wszystek lud Saul wybił mieczem, a jednak nie wszystek, bo król i tłuste bydło przeżyło rzeź. Bogu nie podobał się fakt, że jego rozkaz został wykonany na odwal. Samuel, by rozkaz Boga spełnił się kompletnie, zmuszony był wziąć sprawy w swoje ręce i porąbać na kawałki króla Amalekitów. Rzeź Midianitów. Bóg przemawia do Mojżesza i zleca zemstę na Midianitach. Zemsta ta jest nazywana w Biblii zemstą pana i jest zaznaczone w tekście, że Izraelici wyruszyli do boju tak, jak Pan rozkazał. Spośród Midianitów zabici zostają wszyscy oprócz kobiet i dzieci, które zostają wzięte w niewolę. Mojżesz dowiaduje się o tym i wprawia go to w gniew. Każe zamordować również kobiety i dzieci. Za wyjątkiem tych młodych dziewcząt, które są jeszcze dziewicami. Można. Trzeba właściwie zastanawiać się dokładnie, jak to sprawdzano. I takich dziewic w niewolę wzięto 32 tysiące, a tak. Na Jerycho. Bóg na samym początku Księgi Jozłego obiecuje, że da Izraelitom ziemię, na które stanie ich stopa. Kiedy docierają do Jerycha, Bóg mówi Jozłemu, że oddaje je w jego ręce i tłumaczy, jak ci mają wykonać swój atak na Jerycho. Tekst mówi, że miasto i wszystko, co się w nim znajduje, będzie pod klątwą Pana. Zasugerowane jest, że ta klątwa przechodzi na ludzi, jeżeli przywłaszczając sobie rzeczy obłożone klątwą. Żydzi wdzierają się do miasta i wyryżnęli do nogi ostrzem miecza wszystko co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodych i starych, woły, owce i osły. Biblia Poznańska: "Ciosem miecza wykonali klątwę na wszystkim co było w mieście, zabijając mężczyzn i kobiety, dzieci i starców, woły, owce i i osły. W rzezi przeżyła tylko jedna kobieta i jej rodzina z powodów opisanych wcześniej w księdze. Niestety jeden z żołnierzy podczas ataku przywłaszczył sobie własność zabitych Kananejczyków. Gniew Boga zapłonął z tego właśnie powodu. Z tego powodu. Bóg odmawia dalszej pomocy Izraelitom o ile nie usuną spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Następuje mała procedura szukania, winowajcy, i gdy go znajdują, biorą jego, całe jego mienie, w tym to kradzione, i jego synów i córki, i ukamienował go cały Izrael. Spalili ich i ukamienowali. I wszyscy Izraelici go ukamienowali, a ich spalili. I obrzucili kamieniami, Biblia Paulistów, wtedy uśmierzył się gniew pana. A, uff, a kurde. I zaniechał pan swego gwałtownego gniewu. To zabicie złodzieja oraz wszystkich jego dzieci sprawiło, że Bóg się uspokoił i znowu był skory do pomocy Jozułemu. Takich cytatów jest dużo, dużo więcej, ale myślę, że na nasze potrzeby to wystarczy. W późniejszych częściach przedstawię dokładne stanowisko księdza Bańki wobec tego rodzaju tekstów. Ale najpierw przedstawię następne kategorie dowodów, danych do wytłumaczenia. Trudne zachowania Boga. O ile ta pierwsza kategoria, czyli trudne nakazy Boga, sprowadzała się do przykazań i nakazów wypowiedzianych przez Boga, które były potem egzekwowane przez ludzi, w tej drugiej kategorii znajdują się czyny samego Boga. To, co On robi. Oto mały posmak. Zaczynając od karania dzieci za winy ich ojców. Orestes z Everyday Hero mówi, że o ile on dobrze rozumie, w Starym Testamencie, każe się dzieci za przewinienia ojców. Tak jest, dokładnie tak jest, dokładnie tak. Z jakiegoś dziwnego powodu ksiądz Szymon Bańka stara się temu zaprzeczyć. Autor zarzuca również, że w Starym Testamencie Pan Bóg każe dzieci za winy rodziców. Co do zasady, nie. Z mojej analizy Biblii wynika, że ludzie w Biblii nie mają prawa karać dzieci za winy ich ojców, ale Bóg Wasz i Pan Wasz, Katolicy, każe dzieci za winy rodziców. Czy to w Starym, czy to w Nowym Testamencie? To omówię dwukrotnie w tym filmie, raz teraz i raz później. Oto fragmenty. Kara Dawida. W drugiej księdze Samuela czytamy, że Dawidowi spodobała się kobieta imieniem Batrzeba. Więc Dawid rozkazał, by jej mąż został postawiony na samym froncie walki, co zgodnie z Dawida planem poskutkowało śmiercią. Męża Batrzeby. Z seksu Dawida i Batrzeby urodziło się dziecko. Postępek, jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się Bogu, więc Bóg ukarał Dawida w ten sposób, że publicznie zgwałcono dziesięć żon Dawida. Druga kara była taka: Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi Batrzeba, tak, iż ciężko zachorowało. Biblia Paulistów: Pan zesłał ciężką chorobę. Na dziecko. Bóg zesłał chorobę na kompletnie niewinne małe dziecko Dawida, które po siedmiu dniach chorowania zmarło. Kara za nieprzestrzeganie prawa. Oto kara za nieprzestrzeganie prawa, którego części wyłożyłem w mojej pierwszej kategorii dowodów do wyjaśnienia. Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego prawa zapisanych w tej księdze, bojąc się chwalebnego i straszliwego tego imienia, Pana, Boga swego, Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo. Plagami ogromnymi i nieustępliwymi, ciężkimi i długotrwałymi chorobami. I jak niegdyś Pan radował się wami, gdy was darzył pomyślnością i mnożył was, tak tym razem Pan będzie się radował, gdy was zniszczy, zgładzi i wypędzi z kraju. Które idziecie wziąć w posiadanie. Więc to są jawne fragmenty karania dzieci za przewinienia ojców. I na dodatek Bóg informuje nas, że będzie radował się ze zniszczenia i szkód jakie wykona. Przeżywać będzie jakiegoś rodzaju szadenfreude. Również Bóg zabija ludzi, o których nawet nie można powiedzieć, że ich rodzice zawinili. Czołowym przykładem tego jest Hiob i jego dzieci. Tą historię omawiam tutaj. Teraz omówmy ostatnią plagę Egiptu. To następny fragment, gdzie Bóg każe cierpieć ludziom, którzy nijak sobie na to nie zasłużyli. Nie wiem, czy często się zastanawiacie nad implikacjami tej plagi. Plaga ta jest wykonana w następujący sposób. O północy Pan pozabijał wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna Faraona, który siedział na swoim tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszystko, co pierworodne zbydła. I podniósł się wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. Biblia podkreśla, że zginą również pierworodni niewolnic pracujących przy żarnach. A więc mowa o osobach, które nie miały prawa mieć wpływu na decyzję faraona. Oczywiście, jak wielu też wie, tutaj kwestią bardzo ważną do poruszenia jest to, czy faraon mógł mieć w ogóle wpływ na swoją własną decyzję. Bóg każe też niewspółmiernie do zbrodni za kompletne błahostki. Niedźwiedzice. Kiedy zaś Elizeusz postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego szyderczo, mówiąc do niego: chodź do no łysku, chodź do no łysku! <grytanie> On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich czterdzieści dwoje dzieci. Zakładam, że nie będzie tutaj zaproponowane, że pojawienie się tych niedźwiedzi to był taki nieszczęśliwy przypadek. Taki traf po prostu. Ostatnio Szymon zrobił film na ten temat, z którego nie jestem zadowolony, bo padają tam takie zdania jak to. To wszystko, co tutaj mówimy, zwłaszcza to, co mówiliśmy na początku, że to absolutnie na pewno nie były dzieci. Istnieją kontrowersje na temat znaczenia tych słów, ale jeżeli tylko zadamy sobie trud zapoznania się z tym, jak przeróżne tłumaczenia Biblii tłumaczą ten fragment, to zauważymy, że większość nazywa te osoby dziećmi. Na 14 tłumaczeń polskich, jakie miałem dostępne, 11 z nich przynajmniej raz używa słowa dzieci na te osoby, 12 z nich używa słowa małe lub mali. Spośród 20 tłumaczeń angielskich, jakie znalazłem, większość używa słowa little lub small na te osoby. Sześć z nich używa słowa children, czyli dzieci po prostu. A ci tłumacze są doinformowani i władają językiem hebrajskim. Są w lepszej pozycji, by określić prawdopodobne znaczenie tekstu niż my. Również oto wypowiedź Josha Bowena o tym fragmencie. Tekst nazywa ich mali chłopcy. Hebrajskim słowem na chłopców jest tam naar. Przedział wiekowy, który ukrywa się pod tym słowem jest dość szeroki. To może być mały chłopiec, ale może to być młody mężczyzna. Więc niektórzy powiedzą: Widzicie, to jest jakiś gang. Problem w tym, że tekst również zawiera słowo mali jako przymiotnik. Więc mamy nie tylko naar, ale małych naar. To nie jest jeszcze konkluzywne, że chodzi tu o małe dzieci, ale właśnie to sugeruje. Istnieje kilka kontekstów, w których mógłby to być nastolatek, ale w tej kombinacji bardzo często jest to po prostu małe dziecko. Tekst też nie wspomina najmniejszego ryzyka tej sytuacji. Nie mówi nic o tym, że oto zaraz mogło dojść do rękoczynów. To jest to, co apologeci po prostu sobie dopisują, żeby wyczyścić trochę Boga. Za takie karanie śmiercią za błahostki uważam też spalenie synów Arona przez Boga i zabicie pokaźnej liczby Izraelitów przez zesłanie węży. O tym tutaj. Fakty biologiczne. Ostatnią kategorią, jaką chciałbym dołożyć, w sumie tylko jako taki bonus, jest fakt ilości poronień w stosunku do ilości poczęć, co przez złośliwych ateistów jest niekiedy określane frazesem: Bóg jest największym aborcjonistą, ale to wyjdzie w praniu. Krytyka wewnętrzna. Okej, okay, więc na pierwszy ogień chciałbym wymienić kilka rzeczy, które zdają mi się być sprzeczne w poglądzie księdza bańki. Więc będzie to wewnętrzna krytyka wierzeń księdza bańki. Takie badanie spójności, jak ksiądz Bańka niejednokrotnie mówi, że jemu odpowiada obiektywność. Pierwszym i oczywistym kandydatem jest zwrócenie się do jego własnej katolickiej filozofii moralnej. Pierwsza obserwacja na temat Katolickiej moralności. Chociaż ksiądz Bańka lubi mówić dużo na temat cnót, tak jak są one rozumiane w etyce cnót, którą tłumaczę na przykład tutaj, to należy od razu powiedzieć jasno. Katolik etykiem cnót być nie może. Etyka cnót to etyka, która nie zna. Praw. Pomyśl, jak etyka snut mogłaby się łączyć z dziesięcioma przykazaniami. W etyce snut nie ma czegoś takiego jak nie zabijaj. Człowiek idealny wedle etyki snut, Fronimos, człowiek, który posiadł mądrość praktyczną, jeżeli pojawiłyby się na horyzoncie takie okoliczności, które wymagają, by zabić nawet niewinną osobę, to Fronimos wiedziałby, że tak właśnie należy zrobić. Jeżeli na przykład ta niewinna osoba byłaby podłączona do Doomsday Device'a, nie? Jeżeli nie zabijesz tego dziecka, to wybuchnie cały świat i wszyscy zginą. Nie? Tego typu sytuacja. Katolik nie może poczęstować się tego typu moralnością, bo katolik wierzy w obiektywne prawa moralne. Może to być właśnie odrzucenie podstawowych praw moralnych jak nie zabijaj. Katolik by dziecka tego nie zabił, bo prawo głosi nie zabijaj, czy też nie morduj. Więc katolik nie morduje i koniec. A prawa te mówią nam o czynach: zabijanie, kradzież, cudzołóstwo. Dodatkowo katolik wierzy, że zasady te obowiązują obiektywnie i niezmiennie. A więc podsumowując, czy prawo moralne jest obiektywne? Tak. Oni nienawidzą Kościoła za to, że Kościół wciąż jeszcze mówi, że jest obiektywne prawo moralne, które obowiązuje wszystkich. Obowiązuje wszystkich, ale zdaje się, że też nie ma żadnego roku, żadnej minuty, w której tortury dziecka zaczęły być niemoralne. Prawda? Katolik wierzy, że zawsze były. Te normy moralne są niezmienne. I katolik jest realistą moralnym. Mówi, te rzeczy są naprawdę niemoralne i koniec. Więc chciałbym zapytać, czy Izraelitów zabijanie dzieci w wieku niemowlęcym w Wierychu to było coś dobrego? Moralnie obojętnego? Czy może coś złego? Posłuchajmy księdza bańki. Przy okazji ostrzegam, że będę się do pana zwracał per pan. Nie dlatego, że chcę być niegrzeczny, uważam po prostu, że tak jest zdrowiej dla wszystkich księży. Do rzeczy. W jednym z pana filmów można usłyszeć, że. Według katolickiej teologii moralnej każdy człowiek ma prawo do życia. To znaczy, każdy niewinny człowiek ma prawo, którego, które nie może zostać mu odebrane. Człowiek, który stracił używanie rozumu, również nie może zostać pozbawiony życia. Człowiek, który jeszcze nie doszedł do używania rozumu, nie może zostać pozbawiony życia. I nie wolno takiego człowieka. Które jest człowiekiem niewinnym, życia pozbawić. W tych fragmentach, zdaje mi się, pan mówić tak, jakby było to coś złego, to moralne zło, nie wolno tego robić. Czy dobrze to rozumiem? Jeżeli tak, to czy chciałby się pan wycofać z tych słów o niemoralności zabijania niewinnych? Usłyszałem jeszcze w pana filmach następujące potępienie niespójnego traktowania norm moralnych. Gdy mamy, jak bardzo często spotykamy w systemach etycznych, takie rozróżnienie, że trzeba to i to, ale wobec innych to niekoniecznie. Takie rozróżnienie jest głęboko demoralizujące. Jest rozróżnieniem, które wprowadza ludzi w błąd i prowadzi ludzi ostatecznie do bardzo poważnych grzechów. Zdaje mi się, że jest pan winny dokładnie tego samego. Więc, by być spójnym, uważam, że powinien się pan wycofać z stwierdzenia, nie wolno takiego człowieka, który jest człowiekiem niewinnym, życia pozbawiać. Pana zmodyfikowane stanowisko winno głosić, nie tylko jest to fałszem, że nie wolno człowieka niewinnego życia pozbawiać. Wolno człowieka niewinnego życia pozbawiać? Jest to dobre moralnie, by człowieka niewinnego życia pozbawić, jeżeli Bóg nakazał, byś to zrobił? Jeżeli katolik czuje, że to ostatnie jest jakoś kontrowersyjne, to proszę, niech pomyśli o następującym problemie. Wyobraźmy sobie Izraelitę, który słyszy od Boga nakaz, by wybić, czy to całe miasto, czy to cały lud. Czy szczytnym moralnie, lepszym moralnie byłoby, gdyby Izraelita zareagował na to, mówiąc, nie, nie zrobię tego, w żadnym razie. Nie mam zamiaru zabić żadnej niewinnej istoty, bo to niemoralne. To, co mi zlecasz, Boże, to zbrodnia, a ja nie mam najmniejszego zamiaru wykonywać Twoich brudnych porachunków. Czy ten człowiek właśnie wykazał się cnotą moralną? Czy może zgrzeszył nieposłuszeństwem? Jeżeli wykazał się cnotą, to znaczy, że moralność stoi powyżej jakiegokolwiek przykazania Boga i może być sprzeczna z przykazaniami, od Boga. Jeżeli zgrzeszył, to znaczy, że właśnie zabicie niewinnej osoby, wedle przykazań Boga, jest tym cnotliwym zachowaniem. Dodatkowo, zasadę nie wolno człowieka niewinnego życia pozbawić. Należy również zmodyfikować, patrząc na to z punktu widzenia Boga. Jeżeli się jest Bogiem, to jak najbardziej wolno człowieka niewinnego życia pozbawić, najwyraźniej. To jest dokładnie to, co Bóg robi w zacytowanych przeze mnie wersetach Biblii. Następnie niewolnictwo. Pozwoli pan, że pana zapytam. Czy niewolnictwo pod takimi warunkami, jak jest wyłożone w Księdze Wyjścia? jest niemoralne, z biciem niewolnika, z umniejszaniem jego wartości względem innych osób. W jednym z Pana filmów mówi Pan bezpośrednio, że osoba w tamtych czasach, która stosowała się do prawa, nie grzeszyła. I oczywiście wtedy, gdy Izraelita zgodnie z tym prawem mojżeszowym dawał ten list rozwodowy, spełniał te wymogi, które były potrzebne, bo to właśnie było ucywilizowane, tak, to było w jakiś sposób rozwiązane też kwestie, powiedzmy, takie praktyczne, gdy postępował w ten sposób, to oczywiście nie popełniał grzechu. Skoro było to w prawie mojżeszowym dopuszczone, to znaczy, że było to wtedy tolerowane. Ten pogląd jest też oczywiście biblijny. W listach Pawła to wyczytamy. Po pierwsze, zakładam, że kategoria grzechu i kategoria niemoralnego zachowania pokrywają się wedle pana uznania. Więc moje pytanie brzmi. Czy gdy władca niewolników bił drewnianym kijem swojego niewolnika, to czy robił coś niemoralnego, czy nie? Jak rozumiem, jeżeli Izraelita niewolił pewną osobę z innego plemienia, a potem przekazał tego właśnie niewolnika swojemu synowi w spadku, w końcu niewolnik jest jego własnością, nie? Ten człowiek nie grzeszył, ten Izraelita nie grzeszył, nie grzeszył, ponieważ grzechem byłoby łamanie prawa Boga, czego ten Izraelita nie zrobił. Więc pytanie brzmi: czy ten Izraelita wyrządzał zło wobec niewolnika? Kiedy będzie pan odpowiadał na ten problem, to uprzedzam, że nie jestem zainteresowany tym, czy Izraelici wówczas byli niecywilizowani, czy też nie. Ja wiem, jaka jest Pana odpowiedź na to, Panie Szymonie. I jest to dla mnie nieistotne. Ja chcę usłyszeć Pana opinię na temat statusu moralnego samych czynów. Deontolodzy odpowiadają na takie pytania. Utilitarysta może powiedzieć, że, no, pewne czyny, jak uśmiercenie kogoś. Mogłoby długofalowo y, mieć więcej pozytywnych rezultatów niż negatywnych. Nie? Ale pan jest katolikiem. Jeżeli odpowiedź będzie brzmieć, że Izraelita, bijąc niewolnika, nie grzeszył i robił coś złego, to już mamy rozszczepienie tych dwóch kategorii: kategorii grzechu i Zła moralnego. Mamy sytuację, w której ostatecznie nie jest to ważne, czy człowiek czynił zło, czy nie. Ważne, żeby się do boskich zasad stosował. I mamy wtedy przed sobą wizję Boga, który dosłownie podawał ludziom zasady życia, które to zasady, jeżeli żyje się w ich ryzach prowadziłyby do wykonywania raz za razem zła moralnego. Jeżeli było to coś złego, to też widzę tu pewien aspekt Bożego wprowadzania ludzi w błąd. A teraz załóżmy, że odpowiada Pan, że bicie niewolnika. Nie było grzechem i nie było czymś złym. Teraz staje się strasznie podejrzane, w jakim sensie katolicka moralność jest w ogóle obiektywna. Jan Paweł II określał normy moralne jako niezmienne, ponadczasowe, ogólnie ważne, których trzeba strzec. Oni nienawidzą Kościoła za to, że Kościół wciąż jeszcze mówi, że jest obiektywne prawo moralne, które obowiązuje. Wszystkich. Zakładam, że przez wszystkich mamy tutaj również na myśli Izraelitów za czasów starotestamentalnych. Wyobraźmy sobie, że w naszych czasach, teraz, ja nie wolę pana, panie Szymonie. I każe panu pracować w polu. Kiedy jest pan nieposłuszny mojej woli, na przykład wedle mojego uznania, spędza pan zbyt dużo czasu na tych religijnych praktykach, a za mało w polu pracując, to wymierzam panu karę cielesną, bijąc pana drewnianym kijem po plecach. Czy to jest niemoralne? Jeżeli cokolwiek w ogóle jest niemoralne, to to jest, okej? Okay? Niech sobie pan zada pytanie, czy jest to bezpieczne, byśmy powiedzieli, że wedle pana własnych wierzeń jest to faktem lub prawdą moralną, że wykonywałbym zło, traktując pana tak, jak wykłada to Stary Testament. Czy w tysięcznym roku przed naszą erą ten fakt jeszcze nie istniał? Czy ten obiektywny fakt moralny się osłabia, im dalej w przeszłość się zapuszczamy? Czy może włączył się 26 maja w roku 1429 po południu? Jeżeli się pojawił, to znowu powoduje to sporo problemów. Po pierwsze, skąd pewność, że Bóg nie zmieni norm moralnych znowu? Może zrobił to na Soborze Watykańskim II? Panie Szymonie, razem z pewnymi prawdami doktrynalnymi objawienia prywatne. Za dość sporą ironię losu uważam fakt, że ksiądz Szymon bańka jest zaciekłym przeciwnikiem tzw. objawień prywatnych. O ile rozumiem, według księdza bańki, większość objawień prywatnych objawień, w których osoba sprawozdaje, że osobiście objawił się jej Bóg to objawienia od samego diabła. Według niego istnieją diabelskie objawienia. Gdy pojawiają się objawienia Według bańki wymaga to powściągliwości i roztropności. Powściągliwości w uznaniu, czy to rzeczywiście było od Boga, czy też nie. Wiemy również z samego Pisma Świętego, że zły duch uwiel uwielbia przybierać postać anioła światłości. Że uwielbia w ten sposób się przedstawiać, że uwielbia w ten sposób zwodzić na manowce. O jednej z bestii apokaliptycznych czytamy, że wygląda jak baranek, ale mówi. Jako smok przybiera taką postać niejako pobożną, jednak jej słowa są zdradzieckie, jednak jej słowa prowadzą do grzechu. Mówi jak smok, czyli jak zły duch. Sam fakt tego wymuszania tych charyzmatów jest faktem, który otwiera na działanie złego ducha, a nie dobrego. Ja jestem przekonany, że w takiej sytuacji dobry duch, Duch Święty nie zadziała. W tej sytuacji działa zły duch, który oczywiście z racji, że to jest skierowane do ludzi pobożnych, którzy chcą doświadczyć Pana Boga, no to oczywiście, że przebiera się za anioła światłości i pokazuje właśnie pięknie tutaj. Modlimy się, uczcimy Pana Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Po co zbyt duchu daje anioła światłości? No po to, żeby zwieść pobożnych. Ksiądz Bańka uważa, że jednym z powodów, który wywołał tak poważne problemy u, u, u księdza Natanka, jest fakt, że miał kontakt z wizjonerką Agnieszką. Żaden ksiądz by tak nie twierdził, gdyby nie był zwiedziony właśnie przez takie prywatne objawienia. Ja mogę tylko jeszcze raz z mojej strony przestrzec, przed księdzem Natankiem, który głosi takie rzeczy, to świadczy o tym, że jest głęboko zwiedziony, że tak naprawdę zły duch opętał go już wokół swojego palca i jest już na jego sznurku. Ksiądz Bańka sądzi, biblijnie zresztą, że duchy należy rozeznawać. Dalej zwraca uwagę na to, że wedle postanowień soborowych, kiedy mamy do czynienia z prywatnymi objawieniami, to badaniem duchów zająć się powinni kościelni oficjele. Wszelkie natchnienia bądź proroctwa muszą być badane przez stolicę apostolską w formie procesu, stąd proces kanoniczny. Musi się odbyć długi i dokładny proces weryfikacji, czy objawienia te rzeczywiście są od Boga czy też nie. Opisuje też sam proces rozeznawania. Jak takie badanie kanoniczne powinno przebiegać tutaj według rozeznania duchów? Trzeba zawsze najpierw badać zastrzeżenia, szukać cech negatywnych. Bóg jest światłością, a ciemności w nim nie ma żadnej. Ponieważ Bóg jest najwyższym dobrem, nie może być w nim braku wady czy błędu. Jeśli więc objawienie zawiera choćby mały błąd, czy wadę, czy tylko brak integralności dobra, to nie może pochodzić od Boga, ale od jego przeciwnika, zazwyczaj zjawiającego się jako anioł światłości, którego zawsze można poznać po owocach. Jeszcze kiedyś pokaże ogon i rogi. Do rozpoznania tedy jakości działającego ducha, winna taka dusza zwrócić bacznie uwagę na cały zasięg myśli, zasugerowanej przez działającego w niej ducha. Jeśli tedy spostrzeże, iż zarówno początek zasugerowanej myśli, jak też środkowy jej przebieg, a w dodatku sam jej finał składają się z elementów wyłącznie dobrych, zmierzających ku dobru, znakiem to będzie, iż działa tu duch dobry. Jeśli zaś w owym ciągu sugerowanej myśli zarysowałby się choćby odcień zła, znakiem to będzie oczywistym, iż działa za nią duch zła. Mówi też, jak takie objawienie samemu rozeznawać. Człowiek, który stara się zdążać do Pana Boga, jeśli natchnienie pochodzi od Pana Boga, to ono wniesie do duszy pokój, ono nie będzie tej duszy niepokoiło, natomiast z, natchnienie złego ducha, nawet jeśli brzmi pobożnie, to ono wniesie do duszy niepokój, właśnie na przykład, a może należy zrobić teraz to i to, tak? I jeśli ta dusza czuje się w tym zaniepokojona, to najprawdopodobniej to pochodzi od złego ducha. Na tym etapie założę się, że ogromna część z Was już wie, gdzie zmierzam. Problem uważam za dość oczywisty. No ale... Więc, za czasów starotestamentalnych ludzie nie mieli pism soborowych. Wersetów o diable podającym się za anioła światłości nikt nie znał, bo dopiero zostanie to, to spisane za kilkaset lat. I jeżeli nie jest to wystarczająco oczywiste, to Żydzi, na przykład ci, którzy wykonali rzeź Amalekitów... Oni nie przeczytali Starego Testamentu, nie? Tego też jeszcze, to, to też jeszcze nie istniało. Kryteria sprawdzające w postaci oficjeli kościelnych lub spisanych pism nie istnieją. Jedyne, co pozostaje, to kryterium dobra. Brak nawet odcienia zła. Kryterium Pokoju w duszy. Teraz na czym polegała rzeź Amalekitów? Otóż do dowódcy wojsk przyszedł człowiek, który twierdzi. Twierdzi, że ma objawienie prywatne. Zabijaj tak mężczyzn jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły, owce, wielbłądy i osły. Tak mówi pan zastępów. Księże Szymonie, tak mówi pan zastępów? A może to wiadomość od diabła samego? Czy takie polecenie wniosłoby do pana serca pokój? Czy w pana uznaniu nie ma ono w sobie chociażby cienia zła? Czy jeżeli Saul posłuchał wizjonera Samuela, czy nie zachował się dokładnie tak, jak zwiedziony ksiądz natanek, czy nie zrobił błędu? Problem wygląda tak nawet jeżeli przyjmiemy jak wielu chrześcijan by chciało, że nakaz od Boga to nakaz wobec którego musimy okazać posłuszeństwo i jeżeli posłusznie słuchać się takiego nakazu będziemy, to wtedy robimy dobro. Nawet jeżeli to przyjmiemy, to pozostaje oczywiście problem jak odkryć, że właśnie Bóg przemówił. prorok Samuel w tych okolicznościach Zdaje mi się popełniać dokładnie ten błąd, przed którym Pan tak usilnie przestrzega. Czy to samo w sobie nie powinno być powodem, by obniżył Pan swoją pewność co do tego, że cała Biblia jest natchniona? Że cała Biblia jest bez błędu? Czyż brak pokoju w duchu, jaki zapewne Pan odczuwa, czytając te słowa, które padają rzekomo od Boga przed rzezią Amalekitów, nie powinny być traktowane jako dowody skłaniające przeciwko tezie, że objawienie to było... Od Boga? Dzieci zmarłe bez chrztu. Zacznijmy od poglądu księdza bańki. Katolicy wyobrażają sobie, że od chwili zapłodnienia można mówić już o osobie w łonie matki. To znaczy, idea katolicka głosi, że jest to osoba obdarzona taką godnością, jak ty czy ja. Jej życie jest równie święte i równie oburzające jest to, żeby jej takie życie odebrać, co gdyby odebrać je mnie lub tobie. I teraz chrześcijanie protestanci, tacy jak na przykład John MacArthur, uważają, że zaraz po dokonaniu aborcji lub zaraz po poronieniu takiej osoby, nie? Osoby takiej, chodzi o te płody, nie? One trafiają prosto do nieba, co powoduje sporo paradoksów, bo wtedy w pewnym sensie my robimy tym dzieciom, nie? Tym osobom, tym płodom yy, ogromną przysługę abortując je. W końcu wszystkie trafią do nieba. No i pogląd katolicki, tak? Nie głosi. Jak można dowiedzieć się z dużą dozą detali, oglądając film Karola Fiałkowskiego, sugeruję zasubskrybować jego kanał. Aż do XX wieku nauczanie Kościoła katolickiego uczyło jasno, że dzieci nieochrzczone idą po śmierci do limbus puerorum. I to dokładnie jest przekonanie księdza bańki, ale jego opis limbo, mnie zdziwił z naszej perspektywy człowiek który umiera po prostu od razu po swoim poczęciu według nauki katolickiej idzie do limbusa czyli miejsca naturalnej szczęśliwości porównywalnego trochę do raju ziemskiego czyli miejsca bez cierpienia z naturalnym poznaniem Pana Boga jest to miejsce Nieskończenie niższe niż niebo, bo niebo jest radością samej trójcy, przenajświętszej. Jednak i w tym miejscu niczego ludziom nie będzie brakowało. tą naturalnej szczęśliwości, naturalnego poznania Boga, stanu wiecznego życia. A więc taka osoba jak najbardziej dostępuje szczęśliwości, dostępuje swojego naturalnego celu, choć nie tego nadprzyrodzonego, do którego mają szansę dotrzeć ci, którzy. Zostali ochrzczeni, natomiast te osoby, które umierają przed chrztem, z jednej strony nie mogą dostąpić tego szczęścia nadprzyrodzonego w niebie, z drugiej strony również e, nie będą, e, nie ma dla nich tego ryzyka wiecznego potępienia w piekle. No i panie Bańka, muszę przeprosić, ale zdaje mi się, że pan na ten temat ma jakiś lewicowy, modernistyczny pogląd. Pan mówi, nie mogą dostąpić szczęścia w niebie, ale. Nie ma dla nich ryzyka potępienia w piekle. To zostawia widza z poczuciem, że jest jakieś inne miejsce ostatecznego przeznaczenia niż piekło i niebo. To nieprawda. Według katolickiej teologii istnieje tylko piekło i niebo, a dzieci zmarłe bez chrztu są w piekle. Niekiedy pan mówi o to i tamto, co papież Franciszek powiedział, to nie jest żadna definicja wiary, takie tam. To jest takie nauczanie zwyczajne, to nie ma żadnej mocy, musiałby powiedzieć, że teraz w sposób definitywny i nieomylny się wypowiem bla 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 bla. Nie? No dobrze, no to proszę. Sobór trydencki. Jeśli ktoś mówi, że dzieci zaraz po urodzeniu nie otrzymały w spuściźnie od Adama żadnego grzechu pierworodnego, który trzeba zgładzić obmyciem odrodzenia, by dostąpić żywota wiecznego, i że skutkiem tego u tych dzieci forma sztu dla odpuszczenia grzechów jest fałszywa, Niech będzie wyklęty. Trzeba to zrobić. A tam, gdzie się to nie stało, te dzieci nie dostąpią żywota wiecznego. Wie ksiądz, co to znaczy, nie? Oto obraz sądu powszechnego. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie. Ku wiecznej odrazie. Te dzieci pójdą do piekła. I co się tam będzie działo? Mówi Pan, niczego nie będzie im brakowało. To stan szczęśliwości. I ja nie muszę temu zaprzeczać, ale miejmy jasność. Dzieci w limbo są karane. Oto jakie kary czekają ludzi w piekle. Cytuję tutaj katechizm świętego Piusa X. Na czym polegają kary potępionych? Kary potępionych polegają na tym, że nie mogą oni nigdy oglądać Boga. Oraz doznają najstraszliwszych mąk ognia piekielnego. Wedle doktryny katolickiej, dzieci zmarłe bez chrztu będą karane wiecznie. Tylko na ten pierwszy sposób. Doktrynę tą wygłosili papieże, tacy jak Innocenty III lub Pius VI. I teraz Orestes nam pomoże. Pomoże nam ustanowić, jak wiele ludzi skończy w piekle karane w ten sposób. Orestes Kowalski, coś za miły i uczynny człowiek, sugeruje zasubskrybować jego kanał, zostawił dla nas naukowe źródła do przeklikania, które wykazują w sposób niedwuznaczny, że około 10-20% do 20 ciąż, które rozpoznano u kobiet, na planecie Ziemia, kończy się poronieniem. Mowa o sytuacjach, gdzie wiemy, że kobieta zaszła w ciąży. Problem w tym, że dużo więcej poronień zachodzi przed wykryciem ciąży. Kobiety nigdy po prostu się nie dowiadują, że są w ciąży. Jedno badanie wykryło, że w 22% przypadków, gdy doszło do poczęcia, to nie doszło w ogóle do implantacji. Te przypadki zapłodnienia typowo byłyby kompletnie niewykryte. Problem w tym, że są jeszcze inne powody poronienia przed wykryciem, czyli nawet przed wykryciem, to więcej niż 22% wszystkich kiedykolwiek poczętych. Niektórzy specjaliści, jak w tych źródłach, na które powołuje się Orestes, sugerują, że większość poczęć kończy się poronieniem. Rozumiecie? Jeżeli to jest prawda, to jest większa szansa na poronienie niż nie. Poronienie jest normą. Nie wyjątkiem. Co to implikuje dla poglądu księdza bańki? No cóż, wyobraźmy sobie sąd ostateczny, gdzie to Jezus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a ci umarli wstaną z martwych na sąd. Kiedy wszyscy staniemy przed Jezusem, to większość osób to będą osoby, które nigdy nic nie zrobiły w ogóle, bo umarły zanim się urodziły. I postawi ich Jezus po swojej lewej stronie i powie do nich: idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. W Biblii nie ma przewidzianej żadnej formułki dla ludzi po środku, bo takich nie ma. Wszyscy idą albo do piekła, albo do nieba. Więc wszyscy zmarli przed urodzeniem trafią do piekła, konkretnie na jego skraj. I wszyscy ci ludzie, powtarzam, być może większość ze wszystkich ludzi, będą karani przez poenam damni, przez karę niemożności oglądania Boga na zawsze. I będą karani za coś, Czego oni w ogóle nie zrobili. Będą karani za grzech Adama, za grzech pierworodny. Osoba, która była zarodkiem, który nie zagnieździł się na ściance Macicy, będzie karana wiecznie karą straty. Autor zarzuca również, że Pan Bóg karze dzieci za winy rodziców. Co do zasady, nie. Co do zasady, tak. Podziękowania dla patronów. Temat mojego dzisiejszego filmu został wybrany przez moich patronów z Patronite. Patroni bardzo, bardzo wam dziękuję. Wasza pomoc motywuje mnie do angażowania się w ten kanał coraz bardziej i do wypuszczania coraz lepszych filmów. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować Kacprowi Supersonowi, który wsparł mnie jak dotąd największą kwotą. I mieliśmy też szansę się spotkać, co było jeszcze lepsze. Kasper, bardzo Ci dziękuję, jesteś mistrzem. Dzięki wam, patroni, powoli zbliżam się do osiągnięcia drugiego celu na Patronite. Wspieraj śmiem wątpić na Patronite lub przez jednorazową wpłatę. Dzięki. O apologii bańki. I teraz, skonfrontowany z tym, co zaprezentowałem w sekcji Dane i co, jak mam nadzieję, każdy z nas ocenia jako oczywistą niemoralność w Biblii, ksiądz bańka formułuje pewną obronę, albo wiele takich, które mają sprawić, że znowu zaczniemy patrzeć na Biblię jak na księgę, której wszystkie teksty są dobre do uczenia moralności, kształcenia w sprawiedliwości. Najważniejszą z tych obron niniejszym nazywam krok w dobrą stronę. Więc oto jak ona leci, mniej więcej. Ksiądz Szymon zaczyna od tego, by podkreślić, jak podli i niecywilizowani byli wcześniej Izraelici. O Izraelitach z tamtych czasów mówi, że. Izraelici najprawdopodobniej stali na tak niskim poziomie cywilizacyjnym. Bóg wyciąga ten, ten naród wybrany, tutaj weźmy tak, wyjście z Egiptu. Jest to naród w dużej mierze jeszcze dziki, który nie ma jednolitego prawodawstwa. Pan Bóg Wybiera ten naród wybrany i podnosi go z błota. To dziecko jest w dole z błotem, z którego nie wyjdzie, i jest zadowolone, że jest w tym, w tym dole. Pan Bóg schodzi do tego dziecka, tam je chwyta, aby wynieść je. Do góry. Nieracjonalnym jest wychodzić z założenia, że to ich prawo moralne stało na jakimś ponadprzeciętnie wysokim poziomie, właśnie w przerastającym wszystkie wysokie cywilizacje tego okresu. No nie, mieli pewnie prawo moralne właśnie na poziomie em, ludu koczowniczego gdzieś tam z tego okresu. Na tym etapie należy podkreślić, że to nie jest żaden antysemityzm ze strony księdza Szymona. W taki sposób wypowiada się. O wszystkich ludach tamtej ery. Mówi po prostu, że Izraelici nie byli lepsi od innych. A następnie informuje nas, że Bóg zniżył się do poziomu ludzi tamtych czasów, by powoli, powoli wynosić ich na, na wyższe stopnie wyrafinowania moralnego. Zasadniczo chodziło o to, żeby chwycić tych ludzi tam, gdzie są, a byli dosyć nisko. I podnosić ich coraz wyżej. A więc praca wychowawcza nie polega na tym, żeby od razu człowieka um, zarzucić jakimiś bardzo wysokimi wymaganiami, ale na tym, aby powoli prowadzić do um, doskonałości, do po prostu coraz wyższego poziomu moralnego. Mamy tutaj do czynienia z. Dojrzewaniem, to znaczy Pan Bóg bierze ludzkość, która jest bardzo prymitywna, daje jej zasady, które są dostosowane do ich poziomu i prowadzi coraz dalej. Oni byli okrutni, bezwzględni i przepisy Starego Testamentu stawiają temu pewne granice. Przepisy Starego Testamentu jak najbardziej przyczyniły się do rozwoju moralnego i jak najbardziej one są krokiem w przód. To prawo Starego Testamentu jak najbardziej jest pewnym zniżeniem się do tego poziomu, natomiast nie jest ono błędne, ono jest dobre. To prawo jest dobre, znaczy to prawo jest elementem cywilizującym, jest elementem, który prowadzi ten naród dalej. I w przypadku prawa Starego Testamentu jest ewidentne, że jest to krok do przodu. Na tym ma polegać właśnie krok w dobrą stronę, że o ile prawo Boga rzeczywiście było okrutne, to jednak ponoć było to mniej okrutne niż zwyczaje, które Żydzi mieli wcześniej. Było to mniej okrutne niż powszechne wśród nich zachowania przed pojawieniem się boskiego prawa. Zanim dokonam oceny tej obrony, należy wskazać na coś bardzo ważnego. Ta obrona może jedynie Tłumaczyć zachowania Boga w przypadku tej pierwszej kategorii. Czemu nie pozostałych? Jeżeli próbowalibyśmy ją spożytkować w przypadku tych dwóch, to uważam, że rezultat graniczyłby z absurdem. Weźmy na przykład zabicie pierworodnego dziecka niewolnicy w Egipcie podczas ostatniej plagi w Egipcie. Kto dokładnie otrzymuje tutaj lekcję? Kto jest? Powoli wyciągany na drogę moralności? Jeżeli odpowiedź brzmi, na przykład, faraon, to nadal jest to kompletnie niesprawiedliwe, ponieważ ani niewolnica, ani jej dziecko nie miała prawa mieć jakiegokolwiek wpływu na faraona decyzję. Lub pomyśl o zabitym przez Boga dziecku Dawida i Batrzeby lub żonach Dawida? Jeżeli Bogu zależało na powolnym, acz stanowczym sposobie kształcenia moralnego Dawida i na tym, by poczynił on moralny krok do przodu, to czy naprawdę nie był w stanie obrać lepszych sposobów robienia tego, niż krzywdzenie lub uśmiercanie jakichś kompletnie postronnych osób, które niczym nie zawiniły? Jeżeli Bóg okazałby się Bogiem, który używa śmierci niewinnych dzieci jako narzędzie w swojej ręce, służące do tego, by Uczyć jakichś kompletnie różnych ludzi lekcji, nie? to uważałbym go za złego do szpiku kości. Ksiądz bańka będzie tutaj potrzebował dużo więcej niż jednego sposobu wytłumaczenia swojego boga z jego zachowań. Podobnie, apologia kroku do przodu nie może być spożytkowana w przypadku ostatniej kategorii, ale, jak uważam, nawet w przypadku pierwszej kategorii zawodzi krytyka apologii bańki. Głównym wątkiem pojawiającym się raz za razem w pracach bańki jest idea, że prawo dane Żydom, niskim moralnie jeszcze wtedy osobnikom, jest dobre w tym sensie, że jest krokiem w dobrą stronę. Bóg zniża się do poziomu dzikusa, by przez pracę wychowawczą, przez setki lat tego dzikusa, z jego dzikości wynurzyć i żeby w pewnym czasie pełnia zdrowia moralnego nauczania mogła być. Objawiona. Nie kupuję tego podejścia w ogóle. Nie uważam, że Bóg wszechmocny, wszechwiedzący, nieskończenie dobry i sprawiedliwy by tak zrobił. Oto problemy z tym podejściem bańki. Krok w dobrą stronę? Skąd wiesz? Po pierwsze, by wykazać, że dany zestaw zasad jest krokiem w dobrą stronę, należy wykazać, że to, co było wcześniej uznane za normę moralności lub prawidłowego zachowania. Było gorsze. To trzeba koniecznie wykazać, jeżeli apologia ma mieć jakąkolwiek moc. W przeciwnym razie jest po prostu pobożnym życzeniem. Nawet jakby to wykazano, to jej moc byłaby zatrważająco mała. Ale najważniejsze jest to, że ksiądz nie ma nawet tego. Więc pytam, na jakiej podstawie rozstrzygnięto? Że wcześniejsze prawo lub niepisane normy zachowania były gorsze. Oto jak jawi mi się projekt przyjaciela obrony Kroku do Przodu. Ma on lub ona zadanie bardzo łatwe. Obrona ta wymaga jedynie zmyślania. Zaprezentuję. Więc wyobraźmy sobie inną religię. Nazwijmy ją Zorobabelizm. Jest wyznawany przez Zorobabelczyków. Jedyny Bóg podaje Zorobabelczykom prawo, które dyktuje, że jeżeli Zorobabelczyk kupi sobie niewolnika, jeżeli niewolnik jest nieposłuszny, to władca niewolników ma prawo odciąć mu palec u stopy. W przypadku dalszej niesubordynacji, pan niewolników ma prawo obciąć mu następne palce u stóp, a potem u rąk. I wyobraźmy sobie, że mija 2000 lat i nowożytny wyznawca Zorobabelizmu, szukając wymówki dla swojego boga, Zapewnia mnie. Nie, nie, nie rozumiesz. To prawo z pewnością było krokiem w dobrą stronę. Z naszej perspektywy to jest okrutne, ale wcześniej Zorobabelczycy zachowywali się przed prawem jeszcze gorzej. Prawdopodobnie, gdyby nie było tego prawa, to władcy niewolników by po prostu zabijali swoich niewolników, gdy tak im się podobało, lub odcinali im wszystkie palce i język od razu. No i co? Dało się? Nauczę Was, jak argumentować z kroku w dobrą stronę. OK? Gotowi? 1. Znajdź w swoim religijnym piśmie nakazy tak niemoralne, że zbiera ci się na wymioty. 2. Powiedz, że no tak, ale zwróćmy uwagę na to, jak prymitywni byli wówczas ci ludzie, więc to prawo nadal było dobre moralnie dobre w tym sensie, że było krokiem w dobrą stronę. 3. Zdaj sobie sprawę z tego, że żeby ocenić, czy było krokiem w dobrą stronę a nie w złą lub kompletnym brakiem zmiany, to należy znać poprzedni stan rzeczy. 4. Zdaj sobie sprawę z tego, że nie jesteś nijak w stanie wykazać, jak wyglądało to wcześniej. 5. Powiedz po prostu bez dalszego uzasadnienia, że z pewnością, lub bez wątpienia, lub jak najbardziej, lub siłą rzeczy oni musieli wcześniej być gorsi. 6. Miej nadzieję, że nikt się nie skapnie. Dokładnie tak wygląda dla mnie projekt księdza Bańki. Szymonowi Bańce przychodzi na przykład skomentować przepisy dotyczące rozwodów, ale z katolickiej perspektywy rozwody to wielkie zło. Więc ksiądz Bańka mówi: O, Izraelici najprawdopodobniej mordowaliby swoje żony, zamiast się z nimi rozwodzić. Normalnie by zamordowali, zamiast. Psst. Przychodzi mu skomentować przepisy biblijne na temat tego, że kobieta, która ma miesiączkę, jest nieczysta i nie można siadać tam, gdzie ona siadła wcześniej, i takie tam. I ksiądz nam mówi, no to jest ochrona kobiet, więc krok w dobrą stronę, nie? Ochrona przed zmuszaniem ich do seksu podczas okresu. Przy założeniu, że to prawo, które tutaj spotykamy, jest krokiem w dobrą stronę, nie stanowi to żadnej trudności, żeby wymyślić po prostu historyjkę na temat tego, jak wyglądało to wcześniej. Ale to jest nic innego. Jak metoda apologetyczna, gdyby to było prawdą, to by uratowało moją religię, a więc to jest prawdą. Ale nie wie pan tego. Pan to po prostu postuluje, dlatego że to ratuje panu tyłek. Niedorozwinięci poznawczo-moralnie ludzie i dostosowywanie się do nich. Nasz ksiądz sugeruje, że starożytni Izraelici byli dzicy, prości, niecywilizowani, dlatego nie zrozumieliby, nie byliby gotowi. Naprawdę moralną. Ja się zastanawiam, co dokładnie dzieje się w głowie chrześcijanina, gdy mówi coś takiego. Wyobraźmy sobie Boga, który mówi prawdę moralną do jakiegoś mężczyzny Izraelity. Słuchaj teraz, bo to ważne. Kobieta i mężczyzna tak naprawdę są równi. Kobieta ma takie same prawo, jak Ty, do decydowania, jaka będzie jej praca, do dysponowania swoimi pieniędzmi, do posiadania własności, do decydowania, za kogo zechce wyjść za mąż. I tym podobne. Izraelita. Yy, jeść. Yy, seks. Yy, zabić. I Bóg na stronie. A, ten Izraelita jest na tak niskim poziomie poznawczo-moralnym, że nie jest w stanie pojąć prawdy moralnej. Co mnie trochę dziwi, biorąc pod uwagę, że stworzyłem go na obraz i podobieństwo swoje. Co by tu zrobić, no? Nie polepszę oczywiście jego... Poznawczo-moralnych umiejętności? No, oczywiście, że nie. Raczej dostosuję to, co podam im za prawidłowe normy zachowania, do ich podłych i niskich umiejętności zrozumienia. Chociaż tak naprawdę jest to sprzeczne z tym, co rzeczywiście jest dobre. Przecież niewolnictwo to zło. Jakby. Czemu Bóg po prostu nie zadbał o to, by każda osoba, która jak dyktuje Boży plan ma potrafić rozumować moralnie, będzie w stanie zrozumieć moralną prawdę. Jak trudno jest wyobrazić sobie Taki scenariusz. Bóg tworzy ludzi na całym globie zdolnych do rozumowania moralnego i odkrycia moralnej prawdy. Żadne ograniczenie ich intelektu nie jest przeszkodą na drodze do czynienia dobra. Mogę też dorzucić, jedynie ich wolne wybory mogą stać na drodze do czynienia dobra. Następnie Bóg objawia się wszystkim ludziom i ludom i mówi im, co jest dobre, a co złe. I żadne plemię nie jest jego ulubionym, jego najulubieńszym. macie tutaj ziemię. Wymordujcie tylko tych ludzi, co, co tutaj są i będziecie mogli osiąść na tej ziemi, która nie należała do was. W pewnym momencie bańka mówi, że Pan Bóg bynajmniej nie, nie musiał i nie mógł e, wtedy powiedzieć wszystkiego od razu. Wszystkiego na temat tego, co naprawdę jest dobre, a co naprawdę złe. Tylko co, Bóg miał związane ręce, to jest zaprzeczanie wszechmocy Boga w czystej postaci. Otóż Bóg mógł to zrobić. A co do twierdzenia, że Bóg nie musiał tego. Zrobić, to jest to prawdziwe tylko w tym sensie, w jakim jeżeli zdrowy człowiek widzi, że niemowlak topi się w płytkim stawie, nie musi go uratować. Jeżeli w jakimś sensie nie musi, to z pewnością czyniłby zło, gdyby go nie uratował i zrobiłby dobrze, gdyby go uratował. Bóg doprowadza do wielkiego zła, zezwalając żydom na kupowanie dzieci innych plemion jako niewolników i zezwalając na ich traktowanie jako mniej wartościowych niż inni ludzie. Oczywiście apologia banki nie trzyma się też kupy, jeżeli po prostu zajrzymy do Biblii. Standardowe podejście żydowskie wyróżnia 613 nakazów i zakazów wypływających z Tory, do których każdy żyd ma się dostosować. 613. Dodajmy, że zasady podane od Boga wymagają na przykład obrzezania, co wymaga sporej determinacji. Żydzi zapamiętywali wielostronicowe genealogie ich rodów. W Biblii spotykamy intrygi, które knują przeciwko sobie, i dają każdy pozór bycia osobami takimi jak ja czy ty jeżeli chodzi o ich poznawcze umiejętności. Poza tym, czy Żydzi zaraz po wyzwoleniu siebie z niewolnictwa w Egipcie nie byli najbardziej żyznym gruntem z możliwych do wyjaśnienia im, że niewolnictwo to zło? Tego też by nie zrozumieli? Czerpiąc ze swojego własnego doświadczenia, apologeci, wtedy gdy jest to dla nich wygodne, roztaczają przed nami obraz starożytnego Izraelity, który jest kompletnym idiotą, niezdolnym zrozumieć zdanie: Żaden człowiek nie może być nigdy własnością drugiego. Sugeruje przeczytać więcej swojego własnego pisma. Prawa lepiej przewidziane, jeżeli Biblia to wytwór ludzi wyłącznie. Podstawowym argumentem, który bronią ateiści tacy jak ja, Choć dzisiaj nie będę wykładał go w jakikolwiek rozbudowany sposób, jest to, że dane biblijne, jakie zaprezentowałem wcześniej w filmie, są lepiej przewidziane, jeżeli Biblia to wyłącznie wytwór ludzi tamtej ery, niż jeżeli, jak twierdziłby ksiądz. Księgi biblijne Boga mają za autora, nawet jeżeli jest to autorstwo w sensie natchnienia Bożego. Ale spojrzenie na Biblię w szerszym kontekście, czyli pozostałe dowody, wskazują na niekorzyść chrześcijaństwa. W Biblii spotykamy takie wersety jak te, o tym, że nie można jeść świeżych winogron lub suszonych winogron, o tym, że w konkretnym czasie nie można jeść chlebu na zakwasie, o tym, że noszenie tkanin z dwóch różnych rodzajów materiałów jest niedozwolone, o tym, że człowiek ze zgniecionymi jądrami nie może wejść do zgromadzenia Jachwe, wszystko to zdaje się idealnie przewidziane, jeżeli mamy do czynienia z prawami wymyślonymi przez ludzi i wkładanymi w usta Boga. Teza chrześcijaństwa musi na siłę wymyślać jakiś szczytny cel na każde z tych praw. Jakiś przejaw, czy to praktycznego, czy moralnego geniuszu, który niby ma płynąć z tego typu praw. Ale znowu, te chrześcijańskie wytłumaczenia będą miały charakter kompletnie ad hoc. I do tego, jeżeli nie będą to wyjaśnienia powołujące się na apologię kroków w dobrą stronę, lub na ogólnie uznane przez historyków fakty, to znaczy, że ksiądz wymyślając nową apologię, znowu obniża prawdopodobieństwo wstępne swojego katolicyzmu, dodając do niego nowe. Niewykazane postulaty. Krok w jeszcze lepszą stronę. Więc wiemy, że prawo dane Żydom ma być krokiem w dobrą stronę. Problem w tym, że wiemy też, że dalsze kroki moralne muszą być podejmowane. Na tym dokładnie polega analogia czy obraz kroku z całej podróży: że jest to coś szczątkowego, coś częściowego, coś, co nie pokrywa. Całości zadania. Tylko jak dokładnie mamy sobie wyobrażać progres moralny z tego stanu rzeczy. Otóż może on jedynie polegać na kontestowaniu, zakwestionowaniu tego, co jest przyzwolone przez Boga. Przy okazji na tym etapie trzeba powiedzieć, że idea, że prawo podane Żydom było niedoskonałe i było półśrodkiem, nie pojawia się jako część. Tego właśnie prawa, nie jako idea, która towarzyszy przykazaniom o niewolnictwu. A mogłoby przecież. Bóg mógłby oświadczyć już przy pierwszym kroku moralnej podróży, że to, co wam podaje w żadnym razie nie odzwierciedla tego, co naprawdę jest dobre, a co złe, ale jest środkiem wychowawczym. On sam mógłby to powiedzieć. Nie musiałby bańka nam tego mówić. Mógłby powiedzieć, prawdą jest XYZ. A na razie ograniczę moje wymagania względem was. Zamiast tego spotykamy prawo podane, jakby było ostatnim słowem. A potem spotykamy chrześcijan, grupę ludzi, którzy chcą się trzymać czegoś lepszego i próbują sobie zracjonalizować jakoś fakt, że Bóg wyrażał się w całkiem inny sposób w przeszłości. Ale wracając do głównego problemu. W każdej dużej społeczności, jaką spotykamy, tu na Ziemi znajdujemy spektrum moralnego zachowania, taki bell curve. W każdej społeczności większość ludzi będzie się mniej więcej trzymała norm, wypracowanych przez tą właśnie społeczność. W każdej zdarzą się też geniusze moralni oraz ludzie pozbawieni jakichkolwiek moralnych skrupułów. Członkowie tych społeczeństw będą się od siebie różnić tym, jak poważnie traktują moralność. To zdaje mi się być obserwacja ogólnie dostępna i dość oczywista. I teraz pan, panie Bańka, skarży się na Orestesa, mówiąc: O, cóż za anachronizm ten. Orestes Kowalski to uważa, że Izraelici mieli jakieś współczucie, które wyrastało ponad prawo, ale prawo zniżało ich stopień moralnego myślenia. Cóż za anachronizm, cóż za absurd. Mogę przyznać, że wielu z nich lub większość z nich, gdyby tylko dać im szansę napisania swojego prawa, stworzyliby gorsze niż to ze Starego Testamentu. Ale nie mam pojęcia, co jest niby nieprawdopodobne w postulacie, że istnieli tacy, dla których prawo było ograniczeniem. Z Biblii wiemy, że byli tacy ludzie jak Paweł Starsu określający siebie jako człowieka, któremu pod względem prawa nic nie można było zarzucić. To znaczy, że był bezpiecznie w ramach Starego Testamentu. Z tego wynika, że mógłby dotrzymywać jeszcze wyższego standardu moralnego, gdyby tylko moralne standardy, jakie Bóg narzucił, nie były niemożliwym do wyedytowania i rewizji zamkniętym tekstem. Bóg mógłby po prostu komunikować się z nami otwarcie, nigdy nie zerwać otwartego dialogu, zawsze być gotowy na rozmowę na temat tego, co na naprawdę miał na myśli. A sytuacja, którą zastajemy, jest kompletnie różna. To Pan, Panie Szymonie, musi wymyślać wymówki dla Boga, który sam nie jest chętny, by poinformować nas, czy trafił Pan chociażby w obręb prawidłowej odpowiedzi, kiedy prezentuje Pan swoje apologie i obrony. Ale wróćmy do naszego geniusza moralnego który z łatwością wykonuje przepisy Starego Testamentu. I teraz, panie Szymonie, jak pana zdaniem powinien zachować się Izraelita, żyjący na przykład przed urodzeniem Jezusa, który właśnie pomyślał myśl szczytniejszą, Lepszą moralnie niż kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. Lub chrześcijanin, nawet. Czy uważa pan, panie Szymonie, że osoby niewolone powinny ze czcią i bojaźnią w prostocie serca być posłuszni swoim doczesnym panom, jak Chrystusowi? Więc ten człowiek, człowiek, który pomyślał taką szczytniejszą myśl, jak inaczej miałby walczyć? Z przyzwoleniami na niewolnictwo, niż przez wyrażenie, przynajmniej na pierwszym etapie, przed kimkolwiek, że prawo Boga jest nie takie, jak być powinno i że on sam jest w stanie je usprawnić. Panie Szymonie, czy zgadzamy się, że ten człowiek zaproponowałby lepsze prawo, niż sam Bóg podał? Panie Szymonie, zgadzamy się zapewne, że jeżeli. Tak kiedyś było, że niegdyś jeden Izraelita niewolił innego Izraelita i miał go na niewolnika na zawsze, to to było gorsze niż prawo Starego Testamentu, które dyktuje, że mógł go mieć na góra 7 lat. Jeszcze lepsze byłoby prawo, które mówi, że góra 3 lata. I tak dalej, i tak dalej. I jeszcze lepszą myślą byłoby, że nie można nikogo nigdy traktować jako własność. Ale to wymaga otwartego powiedzenia. Prawo, które to pismo twierdzi, że jest od Boga, jest gorsze niż to, co mam do zaproponowania. Ale jak od razu na pewno pan zauważy, to przez odpowiedników pana fachu z przeszłości Uważane by było za pychę i wywyższanie się nad samego Boga. Wręcz uważam, że z biblijnego punktu widzenia można by argumentować, że sam Bóg dokładnie tego oczekuje, żeby spisać taką ideę na straty, jako nieposłuszeństwo wobec Bożego Prawa. Żeby każda idea, typu mam coś lepszego niż to, co mamy od Boga, było traktowane jako odwodzenie od wiary, jako coś, co należy zwalczyć. Nie widzę nic nieprawdopodobnego w tezie, że w pewnych okolicznościach prawo. Które pan przedstawia jako krok w dobrą stronę, byłoby stoperem, byłoby korkiem blokującym drogę do rozwoju moralnego. I w przypadku wielu nakazów i zakazów od Boga, najmoralniejszą rzeczą, jaką mógłby zrobić człowiek, to się im sprzeciwić. Weźmy ludobójstwo, na przykład rzeź amalekitów. Ksiądz bańka pewnie byłby zdania, że ich wybicie to kara, ale zauważmy paskudny sposób, na który Bóg decyduje się to rozegrać. Z Izraelitów robi sobie narzędzie destrukcji. Bóg w końcu nie ma, Najmniejszej potrzeby używać kogokolwiek do spełniania swoich celów. Wystarczy, że Bóg by pstryknął, a każde amalekita na ziemi zdematerializowałby się i pojawił w zaświatach. Ale Bóg chce, by to wojownicy wymordowali. Wszystkich, włącznie z niemowlętami. Wiecie, na tym etapie my już mamy sporą wiedzę na temat zespołu stresu pourazowego. I jak nie trudno się domyślić, zrzucanie bomby z samolotu na miasto jest przeżywane przez pilota w całkiem inny sposób niż gdy osoba morduje inną, mogąc spojrzeć jej w twarz, mogąc poczuć ostatnie tchnienie z jej ust na sobie. A oto dokładnie Prosi Bóg. Bóg wysyła Izraelitów, by załatwili jego brudne porachunki. I jaki dokładnie miałoby to wpływ na charakter moralny Izraelitów, by stać się narzędziem Boga w wykonywaniu masowego mordu? Czy to jest krok w dobrą stronę? Czy to jest rozwój moralny Izraelitów? Czy może? Nakazy Boga służą rozwojowi Izraelitów tylko wtedy, kiedy sobie ksiądz zachce. I czy możemy zgodzić się, że najlepszą moralnie z odpowiedzi na takie słowa, wypowiedziane przez niematerialną osobę, byłoby: idź precz ode mnie, szatanie. Bo te słowa na pewno nie pochodzą od Boga. Wybrańczyk wychodzi z bańki. No i teraz wypadałoby, żebym zrobił ten wyjść z bańki challenge. Ksiądz bańka napisał do mnie w tym temacie. Szymon, z, Szymon mówi i Wojny Idei też mi dał znać o tym. Co prawda, ksiądz Pańka zdążył już poskarżyć się na mnie, yy, niestety, że co to ja nie robię filmu dla niego, co ja chicken, nie? Boję się w ogóle yy, wyjść z bańki, ale trudno i tak zrobię. Więc po pierwsze, kilka słów o ważności wychodzenia z baniek informacyjnych. Tak, uważam to za bardzo ważne. Rzeczywiście, nowoczesne media i portale społecznościowe mają teraz coraz częściej taki charakter dostosowywania się do przekonań użytkownika, raczej niż pomagania mu w odkrywaniu. Prawdy. Wystarczy polajkować kilka stron na Facebooku sprzedających daną wizję świata, zrobić to samo na YouTube i mamy gwarantowane, że świat będzie jawił nam się przez okulary tej właśnie wizji. To nie jest środowisko sprzyjające krytycznemu myśleniu. Co jest konieczne dla racjonalnego myślenia. Również, co ciekawe, zdaje mi się, że ja mam wyższy obraz akcji Szymona bańki niż on sam ma. Ksiądz mówi, że celem jest, by racjonalnie, merytorycznie i kulturalnie dyskutować. Zgadzam się, tak właśnie należy dyskutować i należy też to robić, więc to wszystko są szczytne cele. Ale uważam, że głównym powodem zapoznania się z argumentacją drugiej strony w jakiejkolwiek debacie jest, by sprawdzić, czy moje obecne przekonania Czasem nie są kompletnie błędne. Każdy musi zmierzyć się z faktem, że tak jest non-stop w naszych życiach. I żadna ilość lat utrzymywania jakiegoś poglądu X nie jest argumentem, by być mniej chętnym, by go porzucić, gdy jesteśmy bezbronni wobec argumentacji drugiej strony, lub gdy argumentacja drugiej strony jest po prostu dużo mocniejsza niż nasza. I tego zapoznawania się z innymi niż nasze poglądami nie należy. Nie należy postrzegać w kategoriach walki lub obrony. Nie należy rozpatrywać w kategoriach militarnych, w kategoriach zwalczania. To, co należy przyjąć, to scout mindset, o którym mówi Julia Galew. Do dzieła. Choć Bańka chciał, żebyśmy rekomendowali kanały na YouTubie, to Szymon Tenkala polecał książkę, więc też daje sobie takie prawo, żeby polecić człowieka, który głównie będzie czytany. Richard Swinburne. Filozofem religii, którego darzę największym szacunkiem, jest Richard Swinburne. Wyznaje prawosławie. To świetny filozof. Nauczyłem się bardzo dużo od niego. Jest jedną z osób, które przekonały mnie do podejścia Bejzowskiego. Uważam go za niezwykle inteligentnego i uczciwego. Jego książki, jakie polecam, to Coherence of Theism i The Existence of God. Lubię też Epistemic Justification. To książki, które dały mi bardzo dużo do myślenia. Lubię, jak ostrożny jest Swinburne. Lubię fakt, że jest on w stanie wczuć się w rozmówce. Lubię to, że nie udaje, jak niektórzy apologeci, że argumenty za istnieniem Boga są tak oczywiste, że w pięć Minut się je zaprezentuje, a potem pozostaje już tylko wierzyć. Josh Rasmussen to, jak uważam, świetny myśliciel. Jedną z bardzo podejrzanych cech apologetów jest to, jak rzadko Niektórzy z nich nigdy, pozwalają sobie na idealnie ogólny komentarz na temat tego, jak dobre to jest, by myśleć krytycznie, by postawić niekiedy pod znakiem zapytania coś, co uważaliśmy za pewnik. I jak często to się zdarza, że ludzie wierzą, na przykład wiarą religijną, aż nie tylko, z powodów kompletnie irracjonalnych. Josh Rasmussen w ogóle się tego nie boi. Mówi o błędach w myśleniu, mówi o psychologicznych potrzebach rozmówców i o tym, że niekiedy są bardziej wodzeni przez motywację niż przez Wody. Myśli jak sceptyk w nowoczesnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście argumentuje też na rzecz istnienia Boga. Jego kanał to Worldview Design, ale też mnóstwo materiałów z Nim jako gościem jest na internecie. History. For atheists. Więc ateista imieniem Tim O'Neill prowadzi stronę History for Atheists. Brzmi jak jakaś tuba propagandowa ateistyczna, nie? Z nazwy. Otóż nie jest nią. Główną tezą Tima jest, że ateiści często opowiadają sobie opowieści, które rzekomo mają wynikać wprost z historycznych badań, a które prawdziwi historycy uważają albo za bójdę na resorach, albo za bardzo mocno podkolorowane. I te opowieści, choć z rzetelną historią, mają mało wspólnego. To cechę wspólną mają taką, że przedstawiają chrześcijaństwo w najgorszym świetle możliwym. Jedną z tez, którą, jak mówi Tim, konsensus historyków odrzucił, jest teza Drapera i White'a, czyli teza głosząca, że pomiędzy nauką a religią istniał i istnieje konflikt nie do złagodzenia. Konflikt, który nieuchronnie prowadzi do wrogiego stosunku tych dwóch wobec siebie. Polecam kanał i blog History for Atheists. I wywiady z timem Do wyzwania, wyjdź z bańki, nominuję Stanisława Sylwestrowicza z kanału Tej Stacja, Jerzego Bokłażca z kanału Jerzy Bokłażec TV i Annę Mandrele z kanału o tej nazwie. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk i śmiem wątpić.